Cześć, ja mam na imię Asia, to jest Ewa, cześć. Ania, cześć. I Marysia. Cześć. I zobaczycie zaraz nasze warsztaty z chemii. One będą właśnie takie, które możecie sobie zrobić w domu, bo mamy tutaj produkty właśnie, które możecie łatwo kupić w sklepie albo możecie po prostu je mieć w domu. I teraz na tych zajęciach zrobimy sobie żelki i zrobimy sobie wulkę. I teraz może sobie przejdziemy do doświadczeń. Zaczniemy pierwsze od żelek. Może już na wstępie pokażę. Tak wyglądają nasze żelki, są przepyszne, więc warto spróbować tego doświadczenia w domu. Jest bardzo proste i nie pochłania za dużo czasu. Na początku do jednej szklanki dodajemy cukier puder. Wsypujemy 1,5 łyżki cukru. Oczywiście można dać go mniej. Jeżeli ktoś chce mniej słodkie żelki, więcej nie polecam. Do cukru pudru dodajemy teraz sok owocowy. Dzisiaj będą wiśniowe żelki, ale mogą być przeróżne smaki, jakie tylko macie w domu smaki soków owocowych. Dodaję 1 łyżkę. I jeszcze do podsycenia smaku dodaję 0,5 łyżeczki kwasku cytrynowego. Teraz poproszę Anię o wymieszanie naszej mikstury, a ja zajmę się przygotowaniem drugiej szklanki. Potrzebna nam będzie żelatyna. Dwie łyżki żelatyny wsypujemy. I zalewamy ją 4 łyżkami gorącej wody. I mieszamy, aż nam się rozpuści. Teraz podczas mieszania możemy zauważyć przemianę układu ZOL-ŻEL. Podczas właśnie obniżania się temperatury na początku mamy płynną substancję właśnie ciepłą, a pod wpływem właśnie obniżania się temperatury gorącej wody i pod wpływem czasu zobaczymy, jak się nam będzie tworzyła substancja już galaretowata, czyli nasze żelki. Aniu, wymieszane wszystko? Dobra. Żelatyna też już wymieszana, więc mogę połączyć nasze dwie mikstury i razem wymieszać. Mieszamy, aż połączą nam się wszystkie składniki. Teraz możemy przelać już naszą miksturę do foremek. Ja mam takie gumowe, może być to też talerzyk wysypany cukrem pudrem lub inne foremki, bardziej twarde. Jeżeli przelejemy naszą miksturę do foremek, odstawiamy powiedzmy na 20 minut, można włożyć do lodówki, zajmie nam to 5 minut i żelki będą gotowe, pyszne do zjedzenia od razu. Jak widzicie, przepis nie jest trudny, jest szybki. Przyjemne do przygotowania w domu, z rodzicami, z rodzeństwem. Efekt jest taki, są żelki naprawdę bardzo dobre. Sama mogę zjeść innego, żeby nie było, że są trujące. Pyszne, naprawdę. Polecam, żeby przygotować je w domu.